za wykonanie jednego z najstarszych utworów liryki polsko-łacińskiej, który wprowadził nas w klimat rozpoczętej uroczystości. Poproszę teraz na scenę przedstawicieli gospodarzy dzisiejszej uroczystości, pana Dariusza Marszewskiego, burmistrza gminy miasta Miechów oraz księdza kanonika Franciszka Siarka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam szanownych gości dzisiejszej uroczystości odbywającej się z okazji 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity, która przypadała dokładnie w dniu wczorajszym, 8 września, w dniu, w którym rozpoczęliśmy w Krakowie, na Wawelu, w Katedrze Wawelskiej, w Collegium Maius, te centralne obchody ważnej rocznicy. Obchody, które kontynuujemy dzisiaj w Miechowie, a których organizatorem są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gmina i miasto Miechów oraz parafia pod wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie. Szanowni Państwo, za czym będę miał ogromną przyjemność przywitać wszystkich gości naszych uroczystości i obchodów. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności przywitam osoby, które reprezentują organizatorów tych dwudniowych wydarzeń i w imieniu wszystkich osób zaangażowanych przywitam gości. Jak wspominałem, organizatorem wydarzeń jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tak więc pozwólcie Państwo, że przedstawię i jednocześnie powitam gospodarza wczorajszego dnia, za co serdecznie jeszcze raz chcę podziękować, jego magnificencję, pana profesora Piotra Jedynaka, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witam również bardzo serdecznie pana profesora Krzysztofa Stopkę, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius. Witam pana profesora i serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie. Organizatorem tych dwudniowych wydarzeń jest oczywiście parafia Grobu Bożego. Tak więc pozwólcie Państwo, już został przedstawiony, ale jest z nami na scenie ksiądz proboszcz Franciszek Siarek. Bardzo dziękuję księdze proboszczu za wszelkie wsparcie i zaangażowanie w organizację tych wydarzeń. Proszę Państwa, pewnie trudno było przygotować wydarzenia, które dzisiaj mamy kulminację, dzisiaj mamy podsumowanie, dzisiaj są te centralne wydarzenia, natomiast bardzo dziękuję. Natomiast tych przedsięwzięć przypominających postać Macieja Miechowity w ciągu roku było naprawdę dużo. Wszystkim osobom, które były ich pomysłodawcami, były zaangażowane, chcę serdecznie podziękować. Natomiast kilku miesięcy, a może nawet więcej, spotykaliśmy się w gronie komitetu organizacyjnego, który przedstawiał pomysły, przygotowywał poszczególne części i obchodów, i wydarzeń, które towarzyszyły nam w ostatnich miesiącach. I chciałbym również te osoby przedstawić. A był to pan Stanisław Osmenda, komand kustosz siedziby w Miechowie, zwierzchnictwa w Polsce, Zakonu Litewskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Chcę serdecznie podziękować księdzu prałatowi doktorowi Jerzemu Bieleckiemu, rektorowi niższego seminarium duchownego. Ja nie wiem, czy ksiądz rektor Miechowianin już jest razem z nami. Oczywiście otworzyły, może zaraz wejdzie, ale warto podkreślić, że ksiądz prałat jest również inicjatorem wydanej przez parafię miechowską okolicznościowej publikacji Maciej z Miechowa oraz wybicia medalu dla upamiętnienia 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity. A więc księdzu rektorowi serdecznie dziękuję. Witam dyrekcję Muzeum Ziemi Miechowskiej, Centrum Kultury i Sportu oraz Biura Wystaw Artystycznych.
przedstawicieli i dyrektorzy tych instytucji w sposób szczególny angażowali się w poszczególne części naszych obchodów. Bardzo Wam dziękuję. Osobami, które można powiedzieć, że w ostatnich tygodniach w sposób szczególny poświęcały swój czas tym wydarzeniom, był pan mecenas Maurycy Twojcik. Widzieliśmy pana mecenasa przed chwilą na scenie. Bardzo dziękuję pani mecenasie za pana zaangażowanie. Wraz z panią Moniką Burak, zastępcą naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu. Bardzo dziękuję. Natomiast proszę Państwa, nie sposób nie wspomnieć osoby, która była jednym z inicjatorów tych wydarzeń, która przypominała nam, że zbliża się 500. rocznica śmierci Macieja Miechowity. Niestety zmarłego 30 lipca pana profesora Krzysztofa Pilarczyka. Pan profesor był tą osobą, która stanęła na czele Komitetu Organizacyjnego i inspirowała nas, zachęcała do kolejnych przedsięwzięć i przedstawiała kolejne pomysły. Niestety pan profesor nie doczekał dzisiejszych kulminacyjnych obchodów 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity. Wierzymy, że jest dzisiaj z nami duchowo i wspiera naszą uroczystość. Jednocześnie pozwólcie Państwo, że na ręce obecnej wśród nas małżonki pana profesora i rodziny pana profesora złożę serdeczne podziękowania za wszelkie wsparcie i zaangażowanie świętej pamięci pana profesora Krzysztofa Pilarczyka. Bardzo dziękuję. Osoba, o której teraz powiem, jest osobą, która może niekoniecznie była codziennie z nami czy na tych wszystkich spotkaniach w Miechowie, ale jak tylko mogła, bądź online, bądź telefonicznie, bądź gdy tylko była w Miechowie, wspierała pracę naszego komitetu organizacyjnego, a w ostatnim czasie stanęła na jego czele. Jest pan Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bardzo dziękuję panu dyrektorze. I tym sposobem Państwu zaprezentowałem Państwu te osoby, które w sposób szczególny angażowały się w przygotowanie uroczystości. I teraz w imieniu nas wszystkich pozwólcie Państwo, że przywitam gości. Witam bardzo serdecznie Jego Magnificencję profesora doktora habilitowanego Alojzego Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie Jego Magnificencję księdza profesora doktora habilitowanego Ryszarda Czekalskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy Jego Magnificencję doktora habilitowanego Pawła Skrzydlewskiego, profesora Akademii Zamojskiej i rektora. Jeszcze raz. Na liście pan dyrektor jest parę razy wymieniony, tak więc panie dyrektorze, jeszcze raz przyjdzie czas ukłonić się naszym gościom. Sławomir Adamiec, dyrektor generalny ministerstwa. I w gronie organizatorów, i w gronie naszych gości, to dla nas duży zaszczyt. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest z nami również miechowianka, pani Joanna Bogacz, dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, reprezentująca Narodowy Karta Nigdy. Witam bardzo serdecznie pana Mirosława Drożdża i pana Tomasza Obrynowicza, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jest z nami miechowianin, który był również z nami. Zresztą podobnie jak pan profesor Krzysztof Stopka, 10 lat temu, gdy odsłanialiśmy pomnik Macieja Miechowity, wówczas jeszcze nie pełniąc tej funkcji, ale inną ważną, towarzyszył nam pan Marcin Jędrychowski, w chwili obecnej dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Witam bardzo serdecznie pana pułkownika Marcina Świdzińskiego, dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z osobami towarzyszącymi.
Agnieszkę Kalczewską-Zik, kierownika Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z przybyłymi współpracownikami. Witam bardzo serdecznie czcigodnych księży, siostry zakonne, damy i kawalerów zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwierzchnictwo w Polsce. Witam bardzo serdecznie pana Jacka Kobyłkę, starostę miejskiego. Pana Pawła Sikorskiego, wicestarostę powiatu miejskiego. Witamy pana Krzysztofa Świerczka, przewodniczącego Rady Powiatu Miejskiego. Witam bardzo serdecznie panią Helenę Kruszec, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Miechowie. Witamy pana podinspektora Policji Jacka Rosowa, komendanta powiatowego Policji. Witam młodszego brygadiera Mariusza Idzika, pełniącego obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Witamy pana Jana Karczmarskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów. Witam panią Edytę Bryk, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie. Witam wszystkich państwa, naszych drogich gości, dyrektorów placówek oświatowych, jednostek kultury, placówek ochrony zdrowia z terenu powiatu miejskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości, których nie sposób wymieniać imienia i nazwiska, szczególnie, że przed nami dość bogaty program tego drugiego dnia obchodów. Tak więc witając gości, witam również wszystkich miechowian, młodzież, która już za chwilę zaprezentuje się nam na scenie w czasie podsumowania konkursu, które również było organizowane w ramach 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity. Witam wszystkich prelegentów dzisiejszej konferencji popularno-naukowej oraz wszystkich państwa, których, tak jak wspomniałem, nie sposób wymienić imienia i nazwiska. Jeszcze raz dziękuję za państwa obecność i bardzo proszę o zabranie głosu księdza proboszcza. Pragnę wyrazić ogromną radość z tego spotkania, które ma miejsce tutaj. To miało miejsce dwa razy na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wdzięczność, że to dzieło udało się doprowadzić do końca, a szczególnie tłumaczenie kroniki Polaków, wykonane przez księdza Michała. Pragnę wyrazić wdzięczność także za spotkanie z panem profesorem Krzysztofem Wilarczykiem, który no, był duchem tych spotkań i jakby tam przypomniał też o tym, że ta rocznica się zbliża i że warto upamiętnić tego wielkiego człowieka Polski, ale także właśnie pochodzącego z Miechowa, naszego rodaka. Maciej z Miechowa był uczonym i wykonywał wiele profesji, ale też warto podkreślić, że był wychowawcą i księdzem katolickim. Chyba właśnie w takiej kolejności, że najpierw był wychowawcą, bo sam doznał dobroci ludzi tutaj właśnie w Miechowie, gdy pobierał nauki, a później w Krakowie na Akademii, a później właśnie na studiach zagranicznych. Dzięki życzliwości, dobroci, hojności różnych ludzi to miał w pamięci. Później właśnie robiąc wszystko, aby dzielić się sercem, wiedzą, mądrością, ale także i swoimi zasobami, pomagając wielu studentom. I dobrze jest, że dzisiaj na tej sesji tutaj w Domu Kultury będziemy świadkami wręczenia nagród młodzieży, która uczestniczyła w konkursie, bo mogli właśnie poznać postać Macieja z Miechowa, wniknąć w jego życiorys. I to jest najcenniejsze chyba z tych wszystkich wydarzeń, które tutaj będziemy przeżywali,
bo miejmy nadzieję, że wartości, które pielęgnował, które mierzył Maciej Zmiechowa, właśnie będą w ich sercach i będą może na wzór Macieja Miechowity dzielić się tym dobrem z innymi. Niech więc to wydarzenie tutaj w Domu Kultury i później w naszej bazylice ubogaca nas tą świadomością, że możemy przypomnieć sobie postać tak wielkiego człowieka, nade wszystko poprzez lekturę Kroniki Polaków poznawać historię taką, jaką widział właśnie Maciej Zmiechowa. Pisał ją przecież po to, aby też wychowywać, aby uczyć Polaków historii, by uczyć ich tożsamości. I to jest to piękne dziedzictwo, ten piękny klejnot, który nam zostawia, który pragniemy pielęgnować. Niech więc będą to chwile podniosłe i piękne, abyśmy je przeżyli także dla własnego ubogacenia. Życzę dobrego przeżywania tych wydarzeń, słuchania konferencji i wspólnej modlitwy, którą będziemy zanosić pod przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza Nycza, modląc się właśnie za też świętej pamięci pana profesora Krzysztofa Bilarczyka. I też dzisiaj mamy rocznicę 10. śmierci księdza Jerzego Kretki, mojego poprzednika tutaj właśnie w Miechowie. Za niego również będziemy zanosić modlitwy, bo też właśnie powstanie pomnika i budowa pomnika było właśnie wtedy, kiedy był proboszczem w Miechowie. Dziękuję serdecznie za to, że mogłem zabrać głos i życzę miłego dnia. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, o zabranie głosu prosiłem panią dyrektor Joannę Bogacz, dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Macieja Miechowity. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity. Ze względu na obiektywne przeszkody niestety nie mogę dzisiaj uczestniczyć w okolicznościowej konferencji naukowej organizowanej w Miechowskim Domu Kultury. Tym niemniej za pośrednictwem mniejszego listu pozwalam sobie przekazać Państwu okolicznościowe przesłanie. Można powiedzieć, że na kartach przeszło tysiącletnich dziejów naszej ojczyzny doniosły rozdział napisał Maciej Miechowita, nazwany wybitnym synem ziemi miechowskiej. Jako jeden z najznamienitszych humanistów swojej epoki wniósł olbrzymi wkład w rozwój wielu dziedzin nauki, stając się pierwszoplanowym ambasadorem Polski, która bez wątpienia pozostawała bliska jego sercu. Zdaje się to najwyraźniej potwierdzać wspaniałe dzieło Kronika Polonorum, które doniosłe wypełnia nasze narodowe dziedzictwo. Wielce szanowni Państwo, niech obchody 500-lecia śmierci Macieja Miechowity pozwolą nam wszystkim odkryć na nowo bogactwo jego spuścizny, a mieszkańcom ziemi miechowskiej umocnić poczucie dumy i przynależności do wspólnoty, która zrodziła tak wielkiego Polaka. Z wyrazami szacunku Łukasz Kinder. Bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie ten list złożyć na ręce jednego z organizatorów dzisiejszych uroczystości. Dziękuję. Serdecznie dziękuję pani dyrektor, dziękuję pani dyrektor, dziękuję panu wojewodzie. Te podziękowania od nas i pozdrowienia proszę panu wojewodzie, który w sposób szczególny angażuje się również w sprawy miechowskie, przekazać i podziękowania i pozdrowienia. Szanowni Państwo, na scenę zaprosimy pana dyrektora Sławomira Adamca. Bardzo prosimy, panie dyrektorze, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki
i Edukacji. Pan dyrektor w dniu dzisiejszym poprowadzi konferencję i domyślam się, że wzorem wczorajszego prowadzącego pana dziekana Sroki będzie wskazywał cenne sugestie, będzie przekazywał poszczególnym prelegentom. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Wszyscy szanowni państwo, przywitanie przez gospodarzy dzisiejszej uroczystości pana burmistrza, księdza Franciszka, w tym pięknym miejscu, jakim jest Miechów, jakim jest Małopolska. I tutaj czujemy się naprawdę tak, jakbyśmy byli, jakby biło wprost nasze serce, serce Polski i Polaków. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co dzisiaj dzieje się w Miechowie, na tej pięknej ziemi, ale jesteśmy dumni również z historii tego miejsca i z synów, jacy tutaj żyli, jacy tworzyli Polskę. Maciej z Miechowa dla nas, dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, dla Polski jest niezwykłym wzorem, dla młodzieży. Dzisiaj oprócz Macieja najważniejsi są tutaj przedstawiciele właśnie młodego pokolenia, młodzi ludzie, bo on dla nas wszystkich jest dzisiaj wzorem, ale chcielibyśmy, aby był również wzorem nie tylko wybitnego humanisty, wybitnego naukowca. Mamy przekonanie, że gdyby dzisiaj żył Maciej z Miechowa, na pewno byłby laureatem Nagrody Nobla. Ale chcemy, aby właśnie był również takim ojcem duchowym dla Polaków, dla tego młodego pokolenia. Dlatego w imieniu pana ministra Przemysława Czarnka bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za te wszystkie uroczystości, te wszystkie wydarzenia, które pokazywać mają młodemu pokoleniu, jak bardzo piękny jest nasz kraj, jak bardzo wszyscy pragniemy, aby w tym pięknie, w tym duchowym również pięknie, tylko materialnym wzrastał, było się taką umiłowaną naszą ojczyzną. Szanowni państwo, powitani już dzisiaj wszyscy państwo, którzy zostali przez organizatorów, ale dzisiaj też niezwykłym wydarzeniem dla nas wszystkich będą te przeżycia duchowe. Oczywiście najważniejszym będzie liturgia o godzinie 12:00, stąd też czasu mamy dzisiaj tutaj w tym miejscu bardzo mało. Natomiast niezwykłym wydarzeniem będzie dzisiaj za chwilę utwór, który usłyszymy. O Macieju z Miechowa tak pisano już 100 lat po śmierci. Poszukujesz Polaków biegłych w apolińskiej sztuce. Polska ziemia dostarcza tak wielu ludzi. Bez liku Miechowita przewyższa wszystkich największych.